No to jest z tej strony Patryk Raven, to jest Kruczy kanał. Dawno nie było żadnego odcinka ze Starbonda. Troszkę się tutaj z tym spóźniłem, ale miałem swoje rzeczy do roboty, a poza tym przygotowywuję poradnik do Starbonda właśnie z WireModa. Mam nadzieję, że ludziom się przyda. Co my mamy dzisiaj w planach na ten odcinek? No powiem tak, wypadałoby polepszać wszystkie tutaj rzeczy w miarę możliwości. Pozbierałem co nieco Durasteela, tylko że tak się składa, że to wszystko mam zmagazynowane na statku. Mało mam jedzonka, więc podejdźmy sobie tutaj do kitchen counter i zobaczmy, co mogę zrobić z jedzonka. Mogę zrobić Thorn Juice, tego ogólnie zawsze mogę sporo porobić, ale szukam czegoś innego, czegoś ciekawszego. Mamy jakiś mushroom bread, chlebek. Added to cooking collection. I tutaj na dole, spójrzcie. Chlebek został dodany do kolekcji z gotowania. To jest ciekawa nowość, ponieważ teraz jest wersja 1.1 Starbonda i po prawej stronie doszły nam kolekcje. Tak jak widzicie, mamy tutaj zwierzaczki, pety, tak dokładniej mówiąc, które możemy sobie zbierać i tutaj ładnie magazynować w naszym katalogu. Mamy jakieś action figures. Nie mam dlatego pojęcia, co to jest, ale tak patrząc po wyglądzie, to kojarzy mi się, że to będą te maskotki, taką jak mam tutaj po prawej stronie na dole. Może jak ją podniosę, to zobaczymy, czy się doda nam do kolekcji. Co tu jeszcze doszło? Fishing. A no tak, powinien się pojawić fishing. Można połowić rybki, tylko że ja jeszcze nie ogarnąłem, w którym miejscu zrobić wędkę. Zaraz się rozejrzymy. Tutaj właśnie ten cooking. 58 pozycja, jest mushroom bread. Mamy też fossile. Ja zebrałem chyba już dwie czaszki, ale no nie są to dane, bo jak widać nie działa, kolekcja nie działa wstecz i można zbierać robaczki, różnego rodzaju robaczki. W to nie będę się bawił, bo to jest strata czasu według mnie, ale zachęcam takich ostrych fanów tej gry, żeby się w to pobawić i pochwalić się swoimi kolekcjami. Chociażby u mnie na Kruczym kanale możecie mi wysłać zdjęcia i najbogatsze kolekcje przedstawię na Facebooku. A tymczasem wracając, miałem pogotować co nieco, więc tutaj będzie czekoladka. Od razu będą dodawane nowe rzeczy do kolekcji. Miałem ten Thorn Juice, gdzieś on się tu zapodział. Jest na samym dole. Pogotujemy. Mam nadzieję, że mi się zmieści to w ekwipunku. Przypominam, że każde takie nagranie, jak widzicie, jest streamowane, więc czasami będę też również rozmawiał z widzami na czacie, ale postaram się czytać to, co oni do mnie piszą, tak jak na przykład, do której będzie live. Live jak zwykle trwa do oporu. Tyle, ile starczy czasu. No, ale co my tu mamy? Wyrzuciłem przez przypadek latarkę. Zjedzmy sobie, w zasadzie wypijmy ten soczek, posegregujmy, co mamy. No i zastanawiam się, gdzie jest ta opcja fishingu. Sprawdźmy, czy nie doszły jakieś nowe recepty. Tutaj mamy scavenger, nie będziemy tego robili. Bronie nam nic nie dają, jakieś gadżety. Tutaj pierdółki w zasadzie. Do przetopów. Tutaj jest polepszone kowadełko. Nadal nie widzę. Sewing machine, misiaczka, mamy syntetyczny materiał, mamy manekin. Manekin mógłbym zrobić, tutaj można wieszać na nim swoje pancerze i przedstawiać je wszystkim tam swoim kolegom, na przykład na statku. No i coś mi tu jeszcze brakuje. A, jest ten foraging table, watering can, scarecrow. Może tutaj coś będzie. Hunting. Jest fishing rod. Potrzeba titanium bar i string. Za momencik to zrobimy. Tutaj jest lantern stick. Nie wiem, czy ja go nie muszę skrafcić, żeby mieć nową receptę. Ewentualnie zupgrade'ować. Durasteel jest potrzebny. Silicon board. Bateria. Nie wiem, skąd wziąć baterię. Może jest do kupienia. Może przejdźmy tak. Najpierw polecimy na outpost. Na to będzie HQ. Oj, dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że się nic nie pozmieniało. Wygląda spoko, stare śmieci.
pójdziemy do sklepu po lewej stronie, nie wiem, w Terramarcie nie będzie takich rzeczy. Nie. Tak się spodziewam, że baterie będzie można kupić, tutaj widzowie Kuba potwierdził, więc spójrzmy dla pewności. Jest bateria droga jak jasny gwint. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Ale na tą okazję właśnie zostawiłem sobie w skrzyneczkach po broniach. W zasadzie no, w skrzyneczkach po broniach zostawiłem sobie bronię. Czyli tutaj na przykład posortujmy to i teraz weźmiemy na sprzedaż. No nie wiem za ile oni mi to sprzedadzą, więc pozbądźmy się chociażby tego. Może jeszcze w jakiejś innej skrzynce. Widzicie, mam pełno różnych outfitów, pełno pierdół. A czy coś jeszcze mam na sprzedaż? Tu mamy jakąś mrożącą krew w żyłach, czarującą taką kulkę, ale to mnie nie bawi. O, może założymy for fun króliczą maskę, którą przefarbowałem ostatnio na kolor czarny, tak dla designu. I co my tu mamy? Kurde, nie wiem. No może to sprzedamy jeszcze i chyba kasy będę miał dość. Ale mam tu tyle śmieci. Tu. Jakby ktoś przyszedł mi okraść, to by się nieźle cieszył. Radochę by miał popachy. No, o, tu jeszcze co jest? Jest shotgun, jest jakiś pistolecik i jakiś młotek. No i włócznia. Dobra, myślę, że jak to wszystko sprzedam, to się troszkę obłowimy. Ponadto, jak już tu jestem, to zabierzemy ze sobą ten silicon board, się przyda, copper wire nie wiem, ale wezmę. I złoża. To Durasteel na pewno do przetapiania też. Plant fiber się przyda do zrobienia string. Czy coś jeszcze? Silver or titanium był potrzebny. No i chyba tyle. Najwyżej się wrócimy, tak mi się wydaje. Symbiot, co to było? A, glut na ten, na głowę. To nie. No dobra, to lecimy z powrotem na Outpost HQ. Podobno baterię można również zrobić w piecu, który jest polepszony na maksa. No ale żeby polepszyć piec, potrzebna jest bateria. Więc biegniemy sobie sprintem z żółtą latareczką w ręce. O, serduszko, myślałem, że to do mnie. No i sprzedaż. Pyk, 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 pyk. Lecimy do oporu z towarami, mamy 5000 tylko, ale i jeszcze coś. Łącznie mamy 6300, więc kupmy sobie, gdzie to było? A jest, bateria. No i na ile mnie stać? Na 3? Na 2? Bieda, no niestety. Nie mam czym się wykarmić to. No nic. Mamy dwie baterie, może coś, cokolwiek polepszymy. Wracamy do naszej bazy. I to będzie Jerian Order Base. Base, nie, HQ Base. A, jednak nie, jednak HQ, bo base to jestem na dachu. No nic. I teraz tak, najpierw przetopy. Spadaj, ziomuś, to teraz ja tu pracuję. Cholerna małpiatka. No i tak, 34 durastile. To sporo, mam nadzieję, że starczy mi na wszystkie polepszenia. Barów niewiele, mamy też 4 złotka, mamy 7 silverów, no i ten titanium bar, który chciałem ze sobą zabrać na co? Na fishing roda. Mogę subgrade'ować, ale na razie nie szalejmy. Nie szalejmy tutaj i weźmy ze sobą, tutaj było, tak, fishing rod. Brakuje mi 10 stringów, jak to brzmi, dobra, 10 sztuk, pyk. Troszkę się to będzie robiło, przy okazji zerknę, czy coś innego doszło. Nie, to wszystko, co tu miałem, to już jest. Schodzimy na dół, bierzemy tą drugą zakładkę, szkoda, że nie widać nazw. No i fishing rod. Pyk. Fishing rod, gdzie jest ten fishing rod? Tutaj. Wygląda fajnie. Muszę iść do siebie na most.
ogólnie mamy tutaj pozdrowienia od widzów, od Oskara, od Kuby i innych, Rafała również. No i przejdźmy sobie, zarzuciłem coś koślawo. Więc tak, tutaj w ogóle chciałem zbudować most, jest jakiś zalążek, ale mi jakoś z czasem nie pykło, tak więc na razie nic nie ma. Tylko takie widzicie. Przygotowanie. Tam dalej się ciągnie, więc zrobimy tak, że zrobię dziurę w moście. Zabiję tutaj tego dziada małego. Zabezpieczę się, o tak, żeby mi na łeb nie skakali. I zobaczymy, jak działa phishing. No i co teraz? Spławiczek z haczykiem idzie nam na dno. Zaciągamy. Idzie rybcia. Idzie rybcia. I poszło. Jeszcze raz. Trochę nie łapię tego motywu. Przyciągnijmy troszkę. Powinna się pojawić jakaś rybcia. Jest. Zjadła. Delikatnie naciskamy. A jak ciągnie w dół, to puszczamy. Puszczamy. I teraz ciągniemy pierwszym klawiszem myszki. I jest. Jakiś jerkfish. No, no fajnie. Ale co, nie dodało mi jej do kolekcji. Może mi uciekła. Spróbujmy raz jeszcze. Te dziwne ślady tutaj na dole to są ślady krwi z moda. Teraz ciągniemy. Pójdzie w dół, to puszczamy. Znowu ciągniemy. Puszczamy, bo inaczej wędka nam strzeli. No, robi się ciemno. No i uciekła. Sandy, Dirt, Whisker, added to fishing collection. No i co, tylko te kolekcje dodaje się? Sprawdźmy. Jest jerkfish. No i jest Sandy, Sandy, Dirt, Whisker. Rybek widzę sporo. No, można jakiś czas się w to pobawić. Natomiast nie wiem, co to daje, tak w zasadzie. Spróbujmy wyskoczyć, no nie da rady. Więc muszę sobie tutaj zrobić taki motyw. Od razu załatam dziurę, bo później zapomnę o tym i to tak zostanie. Myślę, że motyw z mostem wam się spodoba. Jakoś to rozbuduję i poszerzę moją bazę tam w lewo. W prawo będę jednak starał się rozciągnąć tylko i wyłącznie farmę. Może właśnie tam zrobię jakiś pomost do łowienia. A teraz zajmijmy się polepszaniem. Co my mamy do upgrade'u? Potrzebne jest szkło. Szkło i voltaj powder. Gdzie to ty tu śmieci wprowadzasz? Ty, nie lubię tego ziomka. Engineer's table. Potrzeba jest dodatkowo dwie sztuki silicon board. Czy jestem w stanie gdzieś robić ten silicon board? Prawdopodobnie będzie to do zrobienia tu. W forge'u. Sewing machine mamy na maksa, kitchen się nie da polepszyć. Foraging table możemy, ale zależało mi, żeby zrobić forge. 10 silikon. Gdzie to się robi, kurczę? No dobra. Jestem trochę zamotany. Nie, zrobimy forge, ponieważ będzie nam potrzebna udać się do apexów. Apexy znajdują się na mroźnych planetach. A żeby na nich przeżyć, potrzebny nam jest lepszy moduł EPP. Co znaczy, że no nie mam go. Mam tylko Radiation, mam Breeding, EPP, brakuje mi jednego, więc to jest konieczne do polepszenia. Ale jak widać, potrzebny jest ten Silicon Board. Znowu mnie coś gryzie. Na Outpuście nie było tego do kupienia. Więc kurczę, nie wiem, w którym miejscu jest to. Wiecie co, zerkniemy jeszcze może na statek. Może na statku gdzieś się zamotały. Gdzieś w skrzynkach, bo wiem, że to można wydropić normalnie z potworków. Natomiast jak jest z craftingiem tych przedmiotów, to niestety nie wiem. Tu nic nie było. Stąd już zdaje się, co nieco pozabierałem. W dużej biblioteczce nic nie ma i tutaj też widzę biedę. Bieda straszna. No nic, muszę się dowiedzieć, korzystając z cioci Wikipedii. Silicon board. Już wszystko wiemy.
Można je zrobić w Atomic Furnace, który jest dostępny dopiero po zupgrade'owaniu Industrial Furnace. Dlatego też, kurde, musimy pozbyć się tego syfu. Przychodzą i nas zabijają. Jest nam potrzebne szkło i Voltaic Powder. Voltaic Powder jesteśmy w stanie zrobić. Ile z tego mi wyjdzie? Nie jest napisane. Smelt. Jedna sztuka. A ja potrzebuję... Ja potrzebuję 10, więc jeszcze 9. Mam nadzieję, że mi styknie przedmiotów. Styknęło. Styknęło, pyknęło. Brakuje szkła. Ale szkło możemy sobie zrobić. Piachu mamy pod dostatkiem. 20. Niech się powoli to poprzetapia. I w końcu osiągniemy coś więcej. Upgrade! Dzięki wielkie, Damian, za obserwację kanału. No i mamy Atomic Furnace. Jakie malutkie główienko. Kiedyś to było większe, a teraz dali taki malutki piecyczek. No i co nam doszło? Doszło nam Refined Egg. Co to jest? Egg Salt, Ferocium, Voyolium. Kurczę, ciężkie nazwy. Dzięki, Marian, za obserwację kanału. Mamy również Solarium Star. No i Silicon Board. Boże drogi, jakie zbawienie. Zróbmy od razu 10. Albo więcej nawet. W sumie nie wiem, ile jest potrzeba. Tu było 10 potrzebna, tam coś. Zróbmy jeszcze z 5. Stać mnie, jestem bogaty. Dobrze. No i teraz możemy Forge'a zupgrade'ować, bo brakowało nam właśnie tego Silicon Board. Pach! I pojawił się taki zajebisty stolik. Jakiś pancerzyk. Może przesuniemy, żebyśmy mogli zobaczyć. Doszło nam Outriders Chestplate. On ma 100 obrażeń, 35, 20, 20, czyli jest takich samej jakości. A budki 40, tutaj budki są lepsze. Brakuje mi skóry, tak się składa, że skórę to ja akurat mam. Ale na początek jest nam potrzebny doszło Heating EPP Upgrade oraz Cooling EPP Upgrade. Czego nam brakuje? Brakuje nam Heating EPP Upgrade. Ok. Czyli brakuje nam tego. A żeby to zrobić, potrzebne jest Scorched Core. Ale skąd to wziąć? To ja nie mam bladego pojęcia. Będziemy musieli się za tym troszkę porozglądać. Prawdopodobnie w jakimś dungeonie. Mamy roboty sporo na kolejne odcinki. Natomiast tutaj chciałbym zrobić ten lepszy pancerzyk. Jeszcze zobaczmy hełm. 45-60, więc tu mamy lepszy hełm. Więc lecimy po skórę do statku. Chyba, że mam gdzieś tu zmagazynowaną. Oczywiście, że tutaj jakichś dobrych rzeczy nie mam zmagazynowanych. Wszystko czy Durastil jest. To jest fajne. I diamencik. I Cryogenic Extract, to się też przyda. Ale musimy wrócić na statek. No i tu mamy skórę w mojej jednej skrzyneczce. W której ze skrzynek. O, tutaj proszę bardzo. Wracamy do bazy. Dostałem informację, że żeby zdobyć ten... Tutaj zapomniałem, jak się to nazywało. Sprawdzę. Żeby dostać Scorched Core, muszę pozabijać ogniste potworki. Okej. Okay. To wszystko jasne. No ale teraz. Pyk, przesuwamy sobie interfejs i robimy lepszy hełmik. Słyszymy spawanie, zgrzewanie i inne takie laserowanie i jest. Ciekawe, jak wygląda. Małe epicko. No i drugie to są budki, niedużo lepsze, ale jednak zbawią nas szczególnie za momencik, bo mam ochotę wybrać się na małego bossa. A co z brońmi? 28 DPS-a to więcej niż moja broń. Zwykły mieczyk, super spin slash. Co jest potrzebne? Dura Steel. Może najpierw zobaczmy, co mam jeszcze do polepszenia. To polepszyłem. Stolik mógłbym polepszyć, ale brakuje mi Copper Wire. Copper Wire się robiło tutaj. Dwa razy. Mamy też baterię nawet. I polepszamy Engineer Stable na taki oto epicki, zarąbisty
Mamy Accelerator Add-on, mamy Pixel Compressor, doszło... A, różne add-ony. Jeden jest Accelerator, drugi jest Manipulator Add-on i jest również trzeci Separator Add-on. Warto sobie o tym poczytać, co daje dokładnie. Mamy również ten Wiring Station, o którym już wcześniej wspominałem. Pojawił się z tego poradnik. Rail Crafting Table, w tym się jeszcze w sumie nie bawiłem. Pixel Printer, również myślę, że się przyda. No i tak poza tym Pet Station. O, to bym chciał zrobić. Bateria i Copper Wire. Gdzie my mieliśmy ten Copper Wire? Tutaj. Ha, Gold Bar, trucizny. Trucizny, niestety chyba nie mam nigdzie w skrzynce. Chociaż mogę się mylić. Takie pierdółki to ja magazynowałem, wiecie co? Gdzieś tutaj w tych beczkach. Zaciupajmy go i przejrzyjmy skrzynki. Wydawało mi się, że kiedyś ja to zbierałem. Poison. To jest Healing Water, to niestety nie. No, pusto u mnie. Pusto w skrzynkach, nic nie mamy. Smuteczek, zjedzmy coś. Pyk, pyk. Ognistego ziomka można znaleźć również na oceanicznej planecie. Tak się zastanawiam teraz, przecież tutaj są takie ziomeczki, które strzelają ogniem. Czy ja aby na pewno nie mam w skrzynce tego... jak to się jeszcze raz nazywało? Scorched Core. Wydaje mi się, że mogę nawet mieć. Sprawdźmy. Pamiętam, że pełno takich rzeczy dziwnych ja zbierałem. To może gdzieś zalegać u mnie w skrzynce, tak jak na przykład trucizna, której przed chwilą szukałem. No i tutaj nie ma. Tutaj nie ma, natomiast w innych skrzynkach może jak na zbawienie będę miał chociaż jeden przedmiot tego rodzaju. I tu w tej skrzyni jest bieda. Bieda straszna. No w Waypoint czas tak, na bank tego nie będę miał. No więc trudno. Wracamy z powrotem. Nie outpost, nie outpost. Małe kraby, które strzelają kulami ognistymi. Faktycznie to będzie to. Musimy się za nimi porozglądać. Wiem, że u mnie na planecie jest ich pełno, bo mnie cały czas denerwują. Mamy jakąś kurde paczkę. Nie wiem, co to jest. Da się otworzyć? Nie da się. Pewnie jakiś kupec, który przegapiłem. Więcej skrzynek nie mam. No nic, co mogę jeszcze zupgrade'ować? Potrzebna jest bateria. Tych baterii będzie mi potrzebne więcej, ale wziąłem ze sobą truciznę, więc sun się, ziomek. No może zrobić tylko jedną baterię? Co to tak słabo? Copper wire nie mamy. Już działamy. 5, czyli będzie 25 i baterii możemy zrobić, a nie wiem, 7. Lubię mieć rzeczy na zapas, co by nie płakać, że później mi brakuje jednej. No i zupgrade'uję. Kurde, i zabrakło mi copper wire. Może jeszcze więcej zrobię, żeby było na zapas. I tak to później wszystko idzie do skrzynki. No i upgrade foraging table. Co nam doszło? Sprawdźmy sobie sprinkler. Bardzo zarąbista rzecz. Na razie mi szkoda Durasteela na to, natomiast w przyszłości na pewno postawimy, czyli po prostu zraszacz, który będzie nam automatycznie podlewał roślinki. Tu nam doszło siatka na robaczki i to coś, relocator. Co to jest? Może trzymać trzy potworki w stanie stazy, czyli w zamrożenia, w celu ich lepszego przeniesienia. Nie wiem, co to konkretnie daje i jestem tutaj zaskoczony. Z pewnością to zrobię, szczególnie, że to jest fioletowe. Durable Fishing Rod, drugi rodzaj wędki. No, my przetestowaliśmy tą gorszą wędkę, a wy będziecie mieli w jednym odcinku porównanie, ponieważ Synthetic Material myślę, że jestem w stanie zrobić. Owszem, jestem tylko dwie sztuki, bo brakuje mi węgla. Brakuje mi węgla. Tutaj mamy 4 węgle. Tutaj mamy 121 węgla. Więc spokojnie sobie zrobimy 5 sztuk syntetycznego materiału. I od razu lepszą wędkę.
No i zobaczmy, wygląda zarąbiście. Dużo lepiej, niebieska taka moje klimaty. Wędkę tą gorszą sobie włóżmy, o! I pójdziemy sobie chwilę połowić. A na koniec odcinka pójdziemy wykonać questa, który to się nazywa... tu jakiś mamy sarkofag, przynieść to na razie nie. Templar Inferno wyzwał nas na pojedynek, przejdziemy się zobaczyć, czy damy radę go pokonać. Tu muszę się przebić przez te moje bariery i zarzucamy. Inaczej wygląda haczyk. Chyba głębiej schodzi. Dużo głębiej zszedł nam haczyk. Płynie coś? Płynie rybcia. Chodź rybcia. Oj, prawym klawiszem anulowałem. Musimy poczekać jeszcze raz. Niech sobie spłynie na sam dół. No i gdzie jest ta nasza rybka? Gdzie jest branie? Jest coś. Pierwszy waleczny. Oj, ciężki jest. Ciężko walczy, ruga strasznie. Niezły hardodziob z niego. Trzeba uważać, dobra. Delikatnie do przodu, nie za długo trzymać, bo chwila zagapienia i nam zerwie żyłkę. I jest. No i jest i nam uciekł. To, wydaje mi się, jest chyba troszkę niedopracowane. Różnica w wędce jest taka, że po prostu ten haczyk schodzi głębiej i prawdopodobnie będzie można złapać większe okazy. Nie wiem, brakuje mi jakiejś wiedzy na ten temat. O, widzicie, jakaś większa ryba. Bardziej agresywna, podpłynęła. Trochę walczy. No, ucieka. Nie jest jakoś wybitnie trudne, wystarczy być uważnym. No i mamy kolejną sztukę. Jest to Tutti Mud Chomp. Aż sobie zobaczę, jak on tu wygląda. Tutaj taki malutki się wydaje, a on tak naprawdę był większy niż te dwie, co tu widzimy po lewej stronie. I dostaliśmy raw fish. Surową rybkę, którą możemy sobie ładnie usmażyć. Dobra, wychodzimy stąd. Odłożymy wędkę tam, gdzie trzeba, czyli... O nie, tu nie, tu nie, bo ja to znowu zagubię gdzieś. I tutaj będzie sobie wędka szła tak. No, bo nie mogę jej znaleźć. Dobra, wędka jest. No i jeszcze sprawdźmy. Ten Dura Steel Broadsword. Zależy mi, żeby go wziąć. Rate of Fire jest 1-2, tu mamy 1. Czyli lepszy Rate of Fire, lepszy DPS, ponieważ damage per swing jest taki sam. Czyli w sumie nie będę tracił na razie Dura Steela. Ponieważ tak czy siak staram się zadawać jeden cios, tutaj po prostu te ciosy wypuszczane są z mojej ręki szybciej. A co my mamy tutaj? Jeszcze chciałem zerknąć z dodatkowych rzeczy. Bateria nam doszła. Z replikatora chciałem zrobić pet station. Brakuje silicon board, więc zrobimy sobie te trzy sztuki. I pet station. Niech się skraftuje. Niech się... Dobra, jest. I teraz tak. Pet station. O, bardzo ładnie wyglądający stolik. Gdzie by go tu zmieścić? Już mi zaczyna brakować miejsca. Więc wydaje mi się, że takie piękności to ja umieszczę u mnie na statku. Tutaj mam taki bardzo epicką włócznię, którą gdzieś bym tu chciał postawić, ale jak widać mam małe trudności z tym. Kurde, to jest chyba dobry motyw, żeby powiększyć jednak bazę. Magazyn też się już nie sprawdza. Tutaj to jest w ogóle poroniony pomysł z tą siatką, przyznam wam szczerze. Ja to przebuduję. Przebuduję to w całości, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Aktualnie to jest syf. Syf, smród, ubóstwo.
powrzucajmy to, co mamy. Nie wiem, skrzynka to i te inne tutaj pierdółki. No i lecimy na statek. Dobra. I na statku miejsca tutaj kiepsko z miejscem. Ale ogólnie chciałem postawić. Tu jest ten pet station, ja szukam jak głupek. O, jak ładnie wygląda, kolorowo. Capture pod mamy dostępny. Mamy dostępny pet healing station. Możemy podleczyć sobie pet. I pet tether, bardzo fajna rzecz, która służy nam do tego, aby umieścić sobie w danym miejscu, przypisać do danego miejsca zwierzaczka. I pet tethera wam pokażę, ponieważ face matter tak się składa, że mam. I mam również gdzieś schowanego peta. On gdzieś tu był. Tylko trzeba go znaleźć. Kurczę, ten syf w tych nieszczęsnych skrzynkach mnie dobija. Jeden capture pod. On był gdzieś do góry. To musi być czerwony capture pod. Jak nie w tych skrzyniach, to będzie w tych po lewej stronie. Tu... druga skrzynia. No nie mówcie mi, że zgubiłem mojego zwierzaka. Heh. Mam nadzieję, że go nie sprzedałem. Miałem gdzieś schowanego peta. I on mi uciekł. W lodówce go chyba nie schowałem. W tej skrzynce nie. No nic, to w takim razie zobaczycie go w kolejnym odcinku. Nie chcę już za bardzo przedłużać. O, jest. Dobra. Tylko, że on nam chyba umarł. No tak, on nam umarł. Umarł nam biedaczek. A żeby polepszyć, uleczyć peta, potrzebny jest Healing Station to Silicon Board. To jesteśmy w stanie zrobić. Na razie jeden pet tether. Tak dla testu. Stawiamy sobie takie coś. Tu nam się pojawia miejsce na peta. No i umieszczamy o. No i tutaj powinien się w tym momencie pojawić pet. Niestety nam padł. Więc jeżeli ja bym teraz... no nie ta planeta. Jeżeli ja bym w tym momencie poleciał po Silicon Board, to może jeszcze dałoby radę odratować tego zwierzaczka. On będzie w bazie. 4 sztuki Silicon Board były potrzebne. Mogłem znowu zrobić na zapas, widzicie, kupol ze mnie. Silicon Board. Niech będzie 10. No i teraz w górę. Znieśmy wszyscy ręce w górę. I teraz lecimy sobie do tego pet station. Pet healing. Czego nie mam? Durastila nie mam. Jak na złość. I powiedzcie, jak tu się nie zdenerwować. I nie mam nawet złóż, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. No to się nie przekonacie. Ja mam, widzę, sporo roboty pomiędzy odcinkami, bo to jest po prostu niepojęte, że ja tak mam braki w materiałach. Poodkładajmy tutaj, co najlepsze. Ej, ten silicon board, nie, to nie petale, tylko to. Do drugiej skrzynki resztę pierdółek. No i zjemy. I chyba nic więcej cennego nie mam. Dlatego, o, poison. Poison, poison, poison. Nie wiedziałem, że poison się przyda, jak widzicie. Poison się przydaje, więc zabierajcie ze sobą. A my lecimy na outpost. Tak, to będzie The Ark. I na koniec tego odcinka wejdziemy sobie na walkę z kolejnym ziomeczkiem, jakimś, jak on się nazywał? Templar Inferno. Wants to fight with you. Zobaczymy, co ziomuś nam pokaże. A ja spróbuję go zabić moim urokiem. A, może bez tego hełmu. Dobra, króliczym wdziękiem. Tu jest babeczka. Jak widzicie, mamy 3 kryształy. Brakuje nam jeszcze kilku. Let's go. Let's fight with this mother killer. Dobra. Arenka się nie zmieniła. A, nie jestem przygotowany. Sorry, sorry. Przyda nam się red steampack. Bandażyki.
No i może do bandaży jeszcze weźmiemy salve. Może salwa nie, bo to przez przypadek kliknę. I muzyka. Let's fight. Kurde, dobry ziomuś, dobry jest. Cholera, potężny. Leczyć się. Nie wiem, czy widzicie to, ale tu jest sporo potworów, ledwo daje radę. Lecz się pan. Potworki trzeba pozabijać, bo jest ich tu zdecydowanie za dużo. Cholerka, nie mogę się już leczyć. Już prawie po nim. Czemu nie mogę się leczyć? Nie! Please don't kill me! Jestem za młody na to! Muszę ubić te ziomeczki. Nie! Już po mnie. Olerka, steampaka. Może jeszcze dam radę przeżyć jakimś cudem. No i pozamiatane. Przytrzymaj dzidę, to można bić na odległość. Kurczę, nie wiedziałem. Wiecie co, drugie podejście. Coś mi nie pykło. Lepszy będzie bandaż niż steampak. Dlaczego nie mogę? Health Regen, 60 sekund. To jest jakiś kijowy steampak. Powinno mnie leczyć szybko, tak jak tu. 50 leczy w ciągu jednej sekundy, a to leczy przez 60 sekund. Drugie podejście. Oj, w złym miejscu się teleportowałem. Dobrze, że jesteśmy przy tym portalu, więc możemy spróbować raz jeszcze w miarę szybko. Teraz mnie tutaj ludzie dopingują, że teraz się uda. No mam nadzieję, bo może zjedzmy to. To nam doda lepszy ten damage. Czyli jak trzymam, to można uderzać. Faktycznie, jak się trzyma pierwszy klawisz myszki, to można bić. Kurde, tyle gram w to, a nawet nie wiedziałem. Tu mogę nawet coś kupić, tak? Primitive Stove. A, mogę ugotować. Roasted Mushroom. Zróbmy jednego. Nie, nie możemy zjeść. No nic, dobra. Babeczka, babeczka. Nie mogę na nią kliknąć. O, I'm ready. Good luck and have fun. Thank you very much. Próbujemy raz jeszcze i wypadałoby mieć, może pod trójkę sobie damy ten bandaż. Gdzie on się schował? Tu jest bandaż, weźmiemy tak. I pierwszym klawiszem myszki, obyśmy dali radę ubić typa. Bijemy go ostro. No nie, nie tak, nie tak. Faktycznie można tak uderzać. Olera, to ginę. Trzeba pozabijać te potworki, bo one są denerwujące. Lecz się pan szybciej. Dobra. Potworki już nam nie przeszkadzają. Znaczy w miarę nam nie przeszkadzają. Chodź. Następne potworki nam wylazły. Ostrożnie, niech ciomuś podejdzie bliżej. Dziabniemy go. Trochę go odsuniemy od siebie. Nie do lawy, nie do lawy. Nie do ognia tym bardziej. Chyba go zabiłem. Nawet nie widziałem, jakim cudem zginął. Jak to się stało? Ja mam... moja broń zadaje obrażenia od trucizny. Może był też trochę podpalony. Tak się tu dużo działo, że nawet nie zdążyłem ogarnąć. Będę musiał zobaczyć na nagraniu z ciekawości, czy go dziabłem odskakując w prawo, czy jednak on zginął od trucizny. No dobra, to by było chyba na tyle. Odbierzmy jeszcze nagrodę za wykonaną robotę.
Tak, to prawda. Człowiek się uczy całe życie, tak jak Kuba napisał na streamie. Udało się za drugim podejściem, sporo bandaży zmarnowaliśmy, steampaki tak dla testu i do zapamiętania. Steampak faktycznie regeneruje nam życie, ale lepszy jest bandaż, ponieważ gdy działa taki sobie steampak przez minutę czasu, to my nie możemy używać bandaży, co jest kłopotliwe. Zgłupiałem teraz. A teraz bandaże mogę używać. Dobra, nieważne, zapomnijcie. Odbieramy questa. Od babeczki dostaliśmy osiągnięcie King Barbarian i mamy jakiś epicki mieczyk z zarąbistym DPS-em. 30 DPS-a, damage per swing 30 i rate of fire 1, czyli jak widzicie jest dużo lepsze niż to moje. Zobaczmy jak epicko wygląda, magicznie. Szybko bije i zieje dodatkowo ogniem. No kurde, to się będzie działo. A coś jeszcze nam doszło? Doszedł nam kolejny pucharek, tym razem ogromny. Postawimy sobie na statku, już mamy specjalnie przygotowane na to miejsce. Tu do góry, zaraz obok Mona Małpy Lizy i największy z pucharów już dostępny. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, na razie.